cześć. Dziś na moim kanale krótka prezentacja szuflad Kubik System One. Służą mi jako mobilna szafka, którą można w każdej chwili wyjechać z garażu na świeże powietrze. Od góry przypiąłem multiadapter Kubricka do różnych skrzyń, a do niego zamocowałem kawałek płyty OSB i maszynkę do ostrzenia łańcuchów. Tak powstała moja mobilna stacja do serwisowania ogrodowych narzędzi spalinowych, czyli piły, kosy i kosiarki. Szuflady zostały wykonane ze sztywnego ABS-u, są na stalowych łożyskowanych prowadnicach. Mają wymiary 47,5 na 29,5 cm. Ich wysokość wewnątrz wynosi 68 mm. W każdej szufladzie mamy unikalny system przegród, które posiadają specjalny system łączenia w stylu Pure of Pulse, który gwarantuje, że przegrody trzymają się z sąsiedniej przegrody, czyli swojego miejsca. Nawet pchając całej siły na boki, nie damy rady wypchnąć ani jednej. Nawet kiedy odchylimy tą przegrodę, tutaj nam nie trzyma. To nie wypadnie. Natomiast jak chodzi o ich wkładanie i przekładanie, robi się to tak intuicyjnie i szybko, że można zrobić zawody na czas. Do wewnątrz producent dorzuca nam jeszcze gratis konektory, które nazywają się Custom Connectors. Jest to system Kubricka, który montujemy na bocznych ścianach skrzyni, gniazda, a do elementu, który chcemy przymocować, wtyki i mamy możliwość zawieszenia sobie czegoś z boku skrzyni. Za pomocą tych konektorów możemy również zamocować szuflady na ścianie. Z tyłu mamy przystosowane do tego odpowiednie wypusty, a także wcięcia do zawieszenia szuflad na grubych wkrętach. O otwieraniu i zamykaniu szuflad decydują dwa rygle na ich bokach, które zaraz po ich wsunięciu zamykają nam szuflady. Zabezpieczyć wszystkie szuflady możemy dołączonym do zestawu płaskownikiem z otworem, przez który przekłada się kłódkę. Kupić takie skrzynie można w sklepie internetowym Rattle24, którego obsługę i podejście do klienta ja osobiście bardzo polecam. Moduł dwuszufladowy ma dwie głębokie szuflady, które mają takie same wymiary obwodu jak trójki. Różnią się tylko głębokością, która wynosi prawie 11 cm. Szuflady na górnej pokrywie mają konektory, do których możemy zamocować skrzynie systemu One, skrzynie narzędziowe systemu Pro, mniejsze szuflady Kubricka. Za pomocą adaptera możemy zamocować skrzynie systemu Prime oraz skrzynie systemu Two. Ja z płytki i skrzyni Kubricka zrobiłem sobie kosz, który idealnie nadaje się na kosmetyki do mycia samochodu. A w takiej sytuacji do szuflad poniżej możemy sobie powkładać na przykład inne narzędzia do samochodu, takie jak klucz udarowy, do kół i nasadki. Za pomocą konektorów Kubricka w boku pasuje mi przypiąć akumulatorowy kompresorek do kół, który pasuje mi tutaj idealnie wymiarem i kolorem. Platforma ma 4 koła skrętne i każde z nich wyposażone jest w hamulec. Jej udźwig wynosi 120 kg. Ja postanowiłem to sprawdzić. Może nieco ponad normę. Oczywiście można by rozłożyć bardziej równomiernie takie obciążenie na platformie, ale zdecydowałem zrobić tutaj ekstremalny test. I jak widać, platforma poradziła sobie świetnie. Naprawdę sam jestem pod wrażeniem. Z pierwszej szuflady pousuwałem te małe, krótkie przegrody. Zostawiłem 3 długie i jedną małą. Tutaj chyba poukładałem narzędzia, które najczęściej używam. Mam tutaj takie szczypce płaskie. Wyciągnąć jakiś przewód z filtrem, na przykład od paliwa. Nożyczki warsztatowe. Przeciąć żyłkę. Wkrętaki różnego rodzaju. Krótkie, dłuższe. Wkrętak taki tutaj, który się da wyginać. Można podejść w niektóre trudno dostępne miejsca. Klucze fajkowe różnych rozmiarów z różnymi końcówkami. Na po lewej mam tutaj pędzelki do wyczyszczenia jakichś trocin, brudu, do grubszych zabrudzeń mam taką szczoteczkę drucianą. No i oczywiście nożyk i jakieś mazaki czarne, niebieskie i białe. W drugiej szufladzie, może zacznę od lewej strony, przede wszystkim okulary. No, do ostrzenia
Muszą być okulary. W ogóle do każdej pracy polecam okulary ochronne. Mam tutaj jasne, przezroczyste i przyciemniane takie. Gdzieś do pracy na dachu na przykład, jeżeli bardzo by nas raziło słońce. Do nasmarowania zębatki, która jest w końcu prowadnicy przy pilarkach łańcuchowych. Teraz już się od tego odchodzi. Często spotykam je prowadnice hermetyczne. No ale wiele osób jeszcze ma takie pilarki. No i trzeba te zębatki smarować. Pilniki okrągłe, no to wiadomo. Tutaj mam taką przystawkę do zwykłych pilników z wyznaczonymi kątami ostrzenia. Wkładamy tutaj pilnik od spodu i skręcamy tutaj tymi nakrętkami. Dzięki temu ta prowadnica pomaga nam ustawić pilnik pod kątem 30 stopni względem zęba łańcucha. Pilnik płaski przydaje się do spiłowania ogranicznika. Taka przystawka również do mierzenia, czy ograniczniki nie wystają za bardzo. Jeżeli wystają, to po prostu takim pilnikiem można je delikatnie przypiłować. Po prawej stronie mam tutaj te uchwyty do pilarek spalinowych. Jeden uchwyt nawet mi się zepsuł w firmowej pilarce, a te uchwyty są takie typowe od Chińczyka, no ale zdają egzamin. Nóż stary od osłony, od kosy. Nakrętki tutaj do kosiarki, do napędu. A tutaj, kto używa kos spalinowych, to wie, podkładki. Mam tutaj jeszcze dwie zapasowe, no bo one często mi giną, ale oczywiście nie tak często jak ta nakrętka z lewym gwintem wewnętrznym do przekręcania trójzęba, różnych ostrzy, tarczy do kos spalinowych. Trzecia szuflada, zostawiłem tutaj tylko dwie przegrody, zrobiłem jedno takie duże, luźne pole. Na początku tutaj były jeszcze chusteczki nawilżane, teraz jest pilnik, jakieś części filterki do pił spalinowych, do przedmuchiwania końcówka, lejek, który również się tutaj mieści, mimo że nie jest on taki wąski, mieści się należąco, tak samo jak te dwa łańcuchy zapasowe, nowe, leżą jeden na drugim, no i szuflady zamykają się swobodnie, nic nam tutaj nie haczy. Trzecia kieszeń, przegródka, no to są tutaj imbusy, torksy różnej długości, różnego koloru. No i tutaj nowy łańcuch, który ostatnio wyjąłem, będę go zakładał i już stary, zużyty. Trochę mi go było szkoda wyrzucić, może coś jeszcze się na nim przetnie, ale tak jak widać, koniec zbliża się do tej kreski poprzecznej. Szuflada podwójna, czyli głęboka, przedzielona jedną przegrodą. Tutaj znajdują się takie rzeczy jak zapasowe żyłki do koszenia. Jedna cieńsza, 2-4 mm, może być do mojej kosy. 2 mm grubość również się sprawdzi. Tutaj kiedyś kupiłem 2,7, ale 2,7 jeszcze kanciasta, bardzo ciężko mi się to kosi. Klasyczna głowica do koszenia żyłką. Ale tutaj jest również szczotka drucianą do czyszczenia na przykład kostki. Kiedyś kupiłem, żeby to przetestować, żeby zrobić fajny film. Natomiast ona się nie nadaje do kostki brukowej zwykłej, ponieważ bardzo ją rysa. Ma za sztywne, za twarde to włosie po prostu. Klasyczny trójząb do wysokiej trawy lub mokrej, bym powiedział. Coś w stylu ninja. Wygląda to bardzo interesująco, ale nie uważam, żeby to zbyt fajnie kosiło. Dwie tarcze. Jedna już troszkę zużyta, druga zapasowa. Naprawdę świetne tarcze. Na nowej to będzie lepiej widać. Tarcza z zanitowanymi zębami, tak jak od pilarki. Świetnie karczuje się wtedy kosą krzaki, kiedy taką tarczę do niej zamontujemy. Druga szuflada głęboka, czyli piąta, już ostatnia w moim słupku. Teraz akurat wrzuciłem elektronarzędzia akumulatorowe. Wkrętarka, zakrętarka, ładowarka, szlifierka z założoną tarczą 125 mm, żeby pokazać Wam, jak takie elektronarzędzia wyglądają w tej głębokiej szufladzie, jak się mieszczą, czy w ogóle się mieszczą. No i akumulatorek dwójka. No i tak jak widać, szlifierka jest postawiona w ten sposób i nic nam nie haczy. Ja sobie to zaadaptowałem właśnie w ten sposób, ponieważ idealnie pasuje mi wysokość tego blatu, tej maszynki, do wysokości mojego siedziska warsztatowego na kółkach. Kiedy sobie na nim siądę, mogę swobodnie poruszać się tam po warsztacie, czy gdzieś przy garażu, na otwartej powierzchni oczywiście. No i wysokość pasuje mi, żeby tutaj ostrzyć sobie na przykład łańcuchy. Napiszcie, czy podobają Wam się te skrzynie, czy używacie również takich. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!